To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy chodź, zabaw wiele. Szybko, Tymek! Dla nas wy, biegnij, dla Gośka, was my, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Mamusia poszła pobiegać, a nami opiekuje się babcia. Chora łapka. Ta-da! O, świetne! Pokaż. O, cudowne! Są śliczne! Co teraz? Czy możemy się teraz pobawić w ogrodzie, babciu? Oczywiście. Z Mosią? Dobry pomysł. O, pobawmy się w aport. Pójdę po piłeczkę. Kusiu, zanim wyjdziesz, pomożesz mi włożyć te naczynia do zmywarki. Dziękuję. Uwielbiamy bawić się z Mosią w ogrodzie. Mosiu! Mosia? Mosiu! Chwila, gdzie jest Mosia? Mosiu! Wiecie co? Była jakaś nieswoja, jak do was szłyśmy. O, Mosiu, tu jesteś! Co się stało, piesku? Źle się czujesz, Mosieńko? Chodź, Mosiu, napij się trochę wody. Babciu, Mosia ciągle się tutaj liże. O, naprawdę? Może ma chorą łapkę? Zaraz spojrzymy. O tak, grzeczny piesek, tak. Chyba wszystko w porządku, ale zadzwonię do weterynarza i umówię ją dla pewności na wizytę. Biedna Mosia. Już wiem, do wizyty u weterynarza ja się tobą zaopiekuję. Idę po mój zestaw weterynarza. O, tylko pamiętaj, Tosiu, Mosia źle się czuje. Dlatego nie zdziw się, jak nie będzie chciała się dziś bawić i przytulać jak zwykle. Dobrze. Już wiem, Mosiu. Napełnię twoją miseczkę wodą i poproszę babcię, żeby dała ci jakąś przekąskę. Kocham cię. No i załatwione. Umówiłam Mosię do weterynarza na dzisiaj. Już. Mosiu, masz tu świeżą wodę. O, brawo. Babciu, możemy dać Mosi przekąskę? Znakomity pomysł. Podasz mi proszę pojemnik z przekąskami. Pewnie. O nie, skończyły się wszystkie jej ciasteczka. Pojemnik jest pusty. O, biedna Mosia. Już wiem. Możemy jej upiec więcej ciasteczek. Ciasteczek, wracaj do zdrowia, piesku! Tak, to bardzo miłe z twojej strony. Ale nie mamy przepisu na ciasteczka dla psa. O. Moglibyśmy poszukać takiego przepisu w internecie, babciu. Bardzo dobra myśl. Czy mógłbyś podać mi tablet, proszę? Jest w mojej torebce w przedpokoju. Dobrze. O, chcesz nam pomóc robić ciasteczka dla Mosi? Nie, dziękuję. Zaopiekuję się Mosią jak prawdziwy weterynarz. Dobrze. Nie ruszaj się, Mosiu. Leż spokojnie. Razem z babcią szukaliśmy w internecie przepisu na ciasteczka dla psów. A ja opiekowałam się Mosią. Teraz owinę bandażem twoją łapkę. Pokażę ci. Najpierw zabandażuję chorą łapkę doktora Jamniczka. Spójrz. Proszę bardzo, Jamniczku. Od razu lepiej. Widzisz, Mosiu? Bandażowanie łapki wcale nie boli. O
Oj, Mosiu, idziesz spać? Babciu! Chciałam zabandażować łapkę Mosi, ale zasnęła. Sen na pewno dobrze jej zrobi. O, mogę pomóc? Tak. Tylko najpierw umyj rączki, proszę. Dobrze. A teraz dodaj pół łyżeczki soli do mąki w misce. Teraz najlepsza część. Łej! Wow. Spójrz, Tosiu, jestem bałwanem. Ja też. Co teraz, babciu? Dodaj do mąki z solą jajko i wymieszaj. Gdy wymieszaliśmy już ciasto, robiliśmy ciasteczka w kształcie kości. Tyleś, spójrz na moje. Genialne, Tosiu. Dobrze wyglądają te ciasteczka. Robię kolejne w kształcie kości. Ja też. Kończysz już, Tymku? Brawo, kochani. A teraz włóżmy pierwszą blachę do piekarnika. Tak! Babcia włożyła ciasteczka do piekarnika. Kiedy ciasteczka się upiekły, musieliśmy długo czekać, aż wystygną, żeby Mosia mogła je zjeść. Te wyglądają naprawdę pysznie, babciu. Nam z pewnością nie będą smakowały, Tymku, bo to ciasteczka dla piesków. Weźcie po jednym i dajcie je Mosi. Mosiu, mamy dla ciebie ciasteczka. Proszę, Mosiu, no dalej, piesku. Dalej liżę swoją łapkę. Liżesz swoją łapkę? O. Ostrożnie, Mosiu, ostrożnie, babciu, malutka. Mosia wcale nie chce ciasteczek. Ojej. Zobaczmy. Babciu, ona ma coś w łapce. Naprawdę? Leż płasko, leż spokojnie. Tak. O, to chyba kamyczek. Tutaj, w łapce. No właśnie, to dlatego cały czas ją lizała. O, musimy go wyciągnąć. Tak, tak, tak. Jakie to szczęście, że miałaś tak dobrego weterynarza jak Tosia. Zobaczmy, czy uda mi się go wyciągnąć. A, wyjęłam. Spójrzcie, to kamyk. O tak! To jej przeszkadzało. Zgadza się. Teraz nic jej nie jest. Grzeczny piesek. Mamusia wróciła. Mamusia wróciła. Zobacz, co Mosia miała w łapce, mamo. Co to jest? Mosia ciągle lizała swoją łapkę. I postanowiliśmy Opowiedzieliśmy mamusi o chorej łapce Mosi. W tej łapce kamyk. Babciu, czy Mosia nadal musi iść do weterynarza? Nie, odwołałam jej wizytę. Wydaje mi się, że już trochę skłodniała. Spójrz, Mosiu, coś dla ciebie mamy. Ciasteczka. Trzymaj, spróbuj. Są wyjątkowe. Tak. Proszę, Mosiu, teraz rób siad. Siad, siad, siad. Siad, Mosiu. Dobrze, teraz bierz dobry piesek. Dobry piesek. I jeszcze jedno, proszę. Dobra robota, kochani. Świetnie, że wymyśliliście ciasteczka. Wracaj do zdrowia, Mosiu. Wtedy mamusia powiedziała... Mamy jeszcze trochę pieczenia na jutro. Mamy jeszcze trochę pieczenia na jutro, moi drodzy. Musimy zrobić ciasteczka do przedszkola, pamiętacie? O, właśnie. No właśnie. Jutro nasz ostatni dzień w przedszkolu. Zrobimy ciasteczka dla wszystkich. Świetnie. Znajdźmy kolejny dobry przepis. O tak. Umyjcie rączki przed pieczeniem. I to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj Mosię bolała łapka. Pamiętacie, co w niej było? Czy to był kamyk? Czy może drzazga? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to kamyk. Zobaczcie. Leż płasko, leż spokojnie.
O, to chyba kamyczek. Tutaj, w łapce. No właśnie, to dlatego cały czas cię lizało. Musimy go wyciągnąć. Tak, tak, tak. Jakie to szczęście, że miałaś tak dobrego weterynarza jak Tosia. Zobaczmy, czy uda mi się go wyciągnąć. A, wyjęłam. Spójrzcie, to kamyk. O tak. To jej przeszkadzało. Zgadza się. Teraz nic jej nie jest. Grzeczny piesek. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąt, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla HiPace Media International.